Po spotkaniu szkoleniowiec PG GKS-u Rafał Ulatowski powiedział, byliśmy bardzo ustawieni taktycznie do tego spotkania. Mieliśmy w pierwszej połowie swoje sytuacje, czyli strzały Klemenza i Wrońskiego. Druga połowa ułożyła się dla nas jak marzenie poprzez rzut karny. Znów czarek Demianiuk miał w tym swój udział. Od zdobycia bramki rozpoczęła się jednak nerwowość, która w końcówce kosztowała nas bardzo wiele. Cieszy bardzo ta wygrana, bo dla tego zespołu kolejna przegrana byłaby bardzo smutna, a tak podnieśliśmy się po dobrym tygodniu, jeśli chodzi o Trening i przygotowanie do meczu. Wygraliśmy na bardzo trudnym terenie. Sposób, w jaki graliśmy końcówkę meczu z punktu widzenia taktyki był niezadowalający, ale dzisiaj się cieszymy, a jutro potrenujemy i przeanalizujemy ten mecz, bo okazuje się, że mojemu zespołowi trudniej się gra z przewagą jednego zawodnika niż w równowadze po 11. Kolejne spotkanie brunatnych już w najbliższy piątek po ośmiu kolejkach był zajmują szóste miejsce w ligowej tabeli i mają 13 punktów.